Bob nie żyje, ale biologicznie wciąż istnieje. Program jego komórek, jego DNA, został przekazany synowi, a przez syna wnukowi. Drogi Ralfie, jak mówią, każdy ma w życiu szczęśliwy dzień. Przykro mi, że to się skończyło. Z niecierpliwością czekam na rewanż. Szach i mat. Chociaż jego świadomość odeszła, cechy Boba żyją nadal. Szach i mat. Wersja polska, Agencja Publicystyki i Edukacji Telewizji Polskiej. Tłumaczenie Dominika Trzaska. Konsultacja docent dr Jan Sabliński. Opracowanie Stanisław Pawlicki. Czytał Krzysztof Dumała. Pomarańczowy lub cytrynowy gaj. Któż, zwłaszcza o tej porze roku, nie chciałby przejść się wśród zielonych, pachnących drzewek obsypanych owocami? Takie marzenie wcale nie jest trudne do zrealizowania. Cytrusy można bowiem z powodzeniem uprawiać w doniczce. Nim jednak powiemy, jak to robić, kilka słów na temat tych roślin. W naturalnym środowisku są wiecznie zielonymi krzewami lub drzewami, dorastającymi do 5 lub 10 metrów. Kwiaty wszystkich cytrusów pięknie pachną, a ich liście są intensywnie zielone i błyszczące. To dodatkowe walory tych roślin. Ciekawostką jest to, że oprócz kwiatów na drzewie znajdują się jednocześnie owoce w różnej fazie wzrostu. Kiedy dojrzeją, uwaga, dopiero po 6-14 miesiącach, ich skórka zmienia kolor z zielonego na żółty lub pomarańczowy. Nie spadają same z drzew, niezerwane wiszą, aż uschną. Gatunków cytrusów jest bardzo dużo. Wiele jest też odmian. Część z nich zdają Państwo doskonale. Ale są też takie, które widuje się rzadko. Oto pompela, zwana też pomarańczą olbrzymią. Owoce osiągają masę nawet 2 kg. A to ręka Buddy, odmiana cytrona, najstarszej uprawianej rośliny cytrusowej. W ogrodzie botanicznym w Powsinie, gdzie znajduje się okazała kolekcja roślin cytrusowych, można też zobaczyć śliczną mandarynkę. Ma dwubarwne, bardzo ozdobne liście i paskowane owoce, choć część z nich ma tradycyjny, pomarańczowy kolor. Chyba każdy chciałby mieć taką piękność w domu. A jak stać się właścicielem cytryny czy pomarańczy? Cytrusy można wyhodować z nasion, czyli z pestek. Wybieramy dojrzały, dorodny owoc i wyłuskujemy pestkę. Trzeba ją jak najszybciej umieścić w doniczce wypełnionej mieszaniną torfu i piasku w proporcji 1:1, gdyż szybko traci zdolność kiełkowania. Musimy pamiętać, by ziemia w pojemniku była zawsze wilgotna, a doniczka stała w ciepłym miejscu o temperaturze 25 stopni. W takich warunkach po 3-4 tygodniach roślinka powinna wykiełkować. Cytrusy wyhodowane z nasion szybko rosną, ale owocują dopiero po 15-20 latach. By nie czekać tak długo, polecamy inną metodę. Z pewnością ktoś z Państwa znajomych ma owocujące drzewko. Oczywiście za zgodą właściciela ucinamy z niego sadzonki. Wybieramy młode, ale już lekko zdrewniałe pędy z 2, najwyżej 4 liśćmi.
Najlepiej ukorzeniają się one późną wiosną i latem. Liście skracamy o połowę. Końce pędów zanurzamy w ukorzeniaczu. I umieszczamy sadzonki w pojemniku wypełnionym wilgotnym piaskiem lub perlitem. Dobrze ugniatamy podłoże wokół roślinek. Spryskujemy naszą miniaturową plantację i otulamy folią. Najlepiej zrobić w niej dziurki, by zapewnić dopływ powietrza. Sadzonki powinny stać w ciepłym, jasnym miejscu, ale nie na słońcu. Po 6-8 tygodniach wyrastają korzonki, a nieco później pędy. To czas na przesadzanie roślin do właściwych doniczek. Podłoże do uprawy przygotowujemy mieszając ziemię liściową, kompostową, piasek i odkwaszony torf. I oczywiście pamiętamy o drenażu. Umieszczamy po jednej sadzonce w pojemniku, dobrze ugniatamy ziemię wokół i podlewamy. Zdarza się, że na roślinie od razu pojawiają się pąki kwiatowe. Trzeba je usunąć, gdyż osłabiają naszą podopieczną. Proszę zobaczyć, że już maleńki cytrus, rozmnożony z sadzonek, zaczyna owocować. Cytrusy lubią cięcie. Co pewien czas pędy powinno się skracać o 1/3, aby pobudzić rośliny do krzewienia i poprawić ich pokrój. Cytryny, pomarańcze czy mandarynki wymagają umiarkowanego podlewania. Raz na 2 tygodnie, od wiosny do jesieni, rośliny trzeba nawozić. Najlepsze są nawozy płynne, wieloskładnikowe. I jeszcze jedno. Cytrusy lubią światło. Trzeba im więc znaleźć miejsce na południowym lub zachodnim parapecie. Mr. Phileas Fogg and his butler, Passepartout, has landed in a park. The travellers have stayed with the students, and their teacher, Professor Tongue Twister, has set off on a journey through space, time, and literature. Oh my.